No cześć, witajcie. Wiosna przyszła. Cześć, witajcie. Masz w Łodzi słońce też, czy nie? Nie, w ogóle to u mnie wygląda, jakby za chwilę miało, wiesz, co padać chyba nawet. Tak po Wczoraj lało, wiało. Słuchajcie, ale to jest fajnie, bo mamy w zasadzie podręcznikowe pory roku. Zwróćcie uwagę, że w tym roku, ja wiem, że młodsi to pewnie nie pamiętają, zim ze śniegiem nie pamiętają, co to była w tym roku. Takich wiosen, co to rzeczywiście do końca kwietnia, to taka szaruga i raz słońce, raz deszcz, albo nawet śnieg. Nie wiem, czy ty pamiętasz, kiedyś śnieg w maju padał nawet. No pamiętam i to nawet nie dawno, w Zdarzyło się. ostatnim dziesięcioleciu coś takiego było. Tak? Na No 1 potem. maja padał śnieg. Na majówkę w każdym razie. Oj, wiesz co, coś mi się zdaje, kurczę, to chyba nie w ostatnim Nie, dziesięcioleciu słuchaj, to było, ale kurczę, spoko. serio, to słuchaj, powiem ci tak, na pewno już mieszkałem tu, gdzie mieszkam w tej chwili, bo pamiętam jak dziś, jak sobie szedłem na spacer w pewne miejsce. Okej. Więc Czyli no. jeszcze śnieg w maju może ktoś pamiętać. Na stówę był taki moment, natomiast no, w tym roku to kwiecień mam wrażenie, że przegina mocno. No. Mam wrażenie, że go organizował pewien minister, taki znany z pewnych rzeczy, bo normalnie wszystko jest poknocone. Znaczy, chodzi ci o tą panią minister, taki mamy Nie, klimat, nie, czy o coś nie, nie. innego? O tego pana, co tam wydał trochę za dużo na coś, co się nie odbyło. No i takie mam wrażenie, że to ta organizacja taka. No, dokładnie w tym stylu. No, ten miesiąc jest po prostu masakryczny. Jakiś mieliśmy wszystkie pory roku, łącznie z latem, bo ja już chodziłem w krótkim rękawku. No, a wczoraj to myślałem, że mi głowę urwie, jak wyszedłem, faktycznie. No, miejmy nadzieję, że lato będzie też w miarę dobre, tak jak była w miarę dobra zima, bo i śnieg nawet był. Nawet w górach śnieg był, to od paru lat się nie zdarzyło, nie? W zasadzie. W tym Także. tygodniu mamy dwie większe premiery i kilka mniejszych. Paru tych Dwie paru. większe premiery to są trzy Motorola i cztery Realme, w różnych miejscach, co prawda na świecie, ale są. Natomiast trzy Motorola to są te rzeczy, które pewnie najbliższa ciało koszula, w związku z tym pewnie od nich zaczniemy. Tak, ja myślę, że od nich zaczniemy, tylko się zastanawiam, wiesz co, może zaczniemy od dołu, czyli od takiego telefoniku, który w zasadzie w ogóle śmieszne, bo on się pokazał u nas, polski oddział go ogłosił bez żadnej zapowiedzi, od po prostu wjechał mail na skrzynkę, a na zachodzie jakby z jakimś opóźnieniem w ogóle tam, no zauważyłem, że jeden serwis tam zachodni to był zdziwiony, że ojej, w Polsce jest taki telefon. Myśmy o nim mówili w zeszłym tygodniu i ja się dziwiłem, nie wiem, czy pamiętacie, że w przeciekach jest, że to pracuje na Unisoku T700, który był do tej pory używany jako modem głównie. No Ale pracuje. tak, to mówimy o Motorola Moto G20, która pracuje na Unisoku T700. Myśmy te specyfikacje mieli w zeszłym tygodniu, Tak, pełne, razem z renderami. dokładnie. Tak jak mówisz, myśmy o nim mówili. Z rzeczy no, najciekawszych chyba w tym telefonie, to jest cena 699 zł i odświeżanie ekranu 90 Hz. Ma też NFC, co wcześniej u Motorola nie było wcale takie oczywiste. Teraz na szczęście już jest i wielkie brawo. No a poza tym, no cóż, no jakiś taki eksperyment, myślę, trochę ten telefon ze względu na ten procesor. 4 giga To RAM-u, także jakoś to może będzie działać, no. znaczy, tutaj rzeczywiście najsłabszym elementem jest według mnie procesor, natomiast to odświeżanie 90 Hz, żebyście nie wpadli w hurra optymizm, to jest odświeżanie przy rozdzielczości HD z plusem, nie Full A, HD. no W ale. związku z tym, żeby ten. Bateria jest krzepka, dlatego to Tak. jest 5000 Tak u mAh Motorola. i to w przypadku Motorola ostatnich jest rzeczywiście godne pochwały, że producent idzie. Te wyższe pojemności. Wyświetlaczy IPS-owy 6,5 cala, także norma na dzień dzisiejszy. Wyjątkowe jest rzeczywiście to, że w 90 Hz to HD z plusem pracuje. Poza tym minimalna jakby pojemność pamięci RAM, 64 flesza, także też w zasadzie na dzisiaj to jest mało troszkę, Taki ale okej. podstawowy zestaw, podstawka, no. Okay. Na coś wystarczy. Jest to zestaw podstawowy, jest to smartfon, ja nie wiem jak z tym procesorem, dlatego że to jest pierwsza konstrukcja chyba z tym Unisokiem. Ja się nie spotkałem do tej pory ze Nie, nie, smartfonem na tym. nie. Oni nawet komunikują, że to jest taki, no, może nie tyle eksperyment, ale no pierwsze takie zastosowanie. Zobaczymy, z takich typowych rzeczy dla Motorola to mamy jeszcze aparat fotograficzny, typowy dla Motorola. 48 megapikseli, który jest składziony do Motorola od kilku lat już.
Ponadto 8-megowy aparat szerokokątny, no i oczywiście dwie tradycyjne dwójeczki. Także bardzo mocny standard. A, jeszcze z rzeczy fajnych, IP52 ma. Czyli jest taki zabezpieczony na wypadek deszczu, powiedzmy. Lekkiego zachlapania, umówmy się, bo na deszcz bym go nie brał, szczególnie jeżeli jest rzeczywiście wilgotno. Podczas deszczu zazwyczaj jest wilgotno. Ale słuchajcie, większość serwisów, które zgłaszają na przykład ludziom, którzy przychodzą z reklamacjami, większość serwisów, które zgłasza, że telefon został zamoczony, a człowiek się dziwi, ojej, przecież nigdy go nie zanurzyłem w wodzie, no nie. Wilgotność też niestety działa. Wyjęcie telefonu podczas deszczu, położenie go na przykład na stole, kiedy na dworze leje, może spowodować przy tej klasie szczelności, że on po prostu będzie miał wewnętrzny czujnik zaczerwieniony i będzie wyglądał, jakbyście go zamoczyli po prostu. Nawet jeżeli mu się nic nie stało. Wiesz, to bardzo podobny efekt można też osiągnąć, szczególnie zimą, wchodząc, na przykład przebywając długo na mrozie z telefonem, wchodząc na chwilę do gorącego pomieszczenia, na przykład do knajpy z nart, jak wchodzimy, to też zawsze lepiej mieć ze sobą jakiś telefon, którego nam nie będzie szkoda, jak go szlak trafi, bo są spore szanse, że go szlak trafi, albo należy go trzymać gdzieś w kieszeni bliżej ciała. Ja zawsze bo na szyi. W smartfonie jest tyle miejsca, że tam się mieści powietrze. Powietrze ma niestety to do siebie, że chociaż nie widać, zawsze ma jakąś wilgotność. Najczęściej jest to jednak wilgotność na plusie, czyli że jakieś cząsteczki wody w tym powietrzu są. W momencie, kiedy się wchodzi, następuje nagła zmiana temperatury, następuje kondensacja. I w środku wytwarzają się mikrokropelki wody, co niestety powoduje, że czujniki, które mają za zadanie powiedzieć serwisowi producenta, że ojej, gość chyba się bawił telefonem w wodzie, te czujniki reagują po prostu na ten wilgotność. Tak, ja pamiętam, wiesz co, kiedyś była taka akcja, o której się sporo pisało w przypadku iPhone'ów. Nie pamiętam, która to była generacja iPhone'a, ale jakaś tam 4, 5 mi się kojarzy, coś w tej okolicy. Że właśnie ludziom no, bez powodów się te czujniki zalania zmieniały kolor. Chyba to był iPhone 4, bo to jeszcze było z szerokim złączem, albo nawet 3. Bo to było chyba tak, że w tym szerokim złączu była taka czerwona kropka, biała kropka, która się robiła na czerwono bodajże po zamoczeniu. No i właśnie wielu użytkownikom się tak zadziało wskutek właśnie kondensacji. I tak samo bierzcie pod uwagę, że w urządzeniach, które nazywane są wodoszczelnymi, to zjawisko również ma miejsce, również się dzieje. I tu chyba najbezpieczniejsze są te telefony, które mają płytkę z obwodami pokrytą nanopowłoką. Wtedy powiedzmy ta wilgoć jest, nie chcę użyć tego słowa, że nie groźna, ale mniej groźna. O, może tak. To będziesz miał za moment pytania, dlatego że nanopowłoka nanopowłoką, ale są jeszcze gniazda, są jeszcze włączniki. Tak, zgadza się, także to jest cała masa innych rzeczy. Mhm. Najbezpieczniejsze oczywiście są oczywiście smartfony z wyższą klasą IP. Natomiast no niestety żaden nie daje gwarancji, dokładnie, że ta wilgoć w środku nie skondensuje. Dokładnie. IP nie chroni przed zjawiskiem kondensacji. To tak. I to w zasadzie, słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o tego smartfonika. To jest eksperyment. To znaczy kupując go musicie być świadomi tego, że to jest konstrukcja dyskusyjna. Głównie ze względu na to, że nie wiemy w tej chwili, w jaki sposób to będzie pracowało, jaka będzie kultura pracy, jak to będzie się sprawowało po prostu w codziennym użytkowaniu. I trudno go polecać, ponieważ cena wydaje się stosunkowo atrakcyjna. Konfiguracja poza tym procesorem wydaje się też do przyjęcia w tej budżetowej jakby wersji smartfona. No, ciężko go polecać. To jest eksperyment, jeżeli się decydujecie na niego, to polecamy chociażby w sklepie. Zobaczcie, jak to działa. A ja bym poczekał, niech ktoś inny go przetestuje i dopiero wtedy go kupujcie. Natomiast jeszcze a propos eksperymentu, wspomnę o jeszcze innym eksperymencie, jaki prowadzi Motorola. Motorola na polskim rynku postanowiła sprawdzić, jak słaby telefon można sprzedać. Wprowadzili, nie wiem po co, model Moto E7 i Power, który ma, słuchajcie, Androida Go i pamięć 2+32 i kosztuje, już Wam mówię, 449 zł. Najbardziej mnie zirytowało w tym wszystkim to, że ten telefon występuje w dużo sensowniejszej wersji, bo może mieć 4+64 pamięci. I w tym momencie z Androidem Go i tak jak ta, już by działało, naprawdę. Wtedy bym złego słowa o tym telefonie za te nawet 500 zł nie powiedział.
ale o tym niestety powiem tylko złe słowo, nie, po prostu nie. I myślę, że przejdziemy do kolejnych modeli, które są zdecydowanie chyba najciekawsze z tego, co Motorola w tym tygodniu, że tak powiem, rzuciła na rynek. Mianowicie Moto G60 i Moto G40 Fusion, które tak naprawdę są dosyć mocno ze sobą spokrewnione, bo tak naprawdę ten core, rdzeń telefonu jest taki sam w obu modelach, nawet wyglądają też prawie tak samo. Mają identyczny procesor, jest identyczny wyświetlacz, są identyczne baterie, 6000 mAh. Bardzo fajne. Tak, bardzo fajne baterie, jak najbardziej. To też tutaj jest, nie jakby nie wypadł srocę spod ogona, bo mamy tam Snapdragona 732. Ekrany też w sumie nie najgorsze, bo 6,8 cala Full HD, co prawda LCD, ale za to z odświeżeniem 120 Hz. Bateria, no tak jak powiedział Jacek, duża, tyle że ładowanie 18-watowe, tu ciutkę mogłoby być lepiej, ale też nie narzekajmy, bo nie jest źle. Ale właśnie czym te modele się różnią? To może... Różnią się na pewno aparatem fotograficznym, dlatego że w jednym jest troszeczkę mniejszy, w drugim jest troszeczkę większy. W tym niższym modelu są 64 megapiksele matryca, w tym wyższym modelu jest 108 megapikseli. Pozostałe oczka są takie same, bo to jest 8 do zdjęć szerokokątnych i 2 do głębi ostrości, zdaje się. Tak. Z przodu mamy z kolei w tym niższym modelu 16 megapikseli, a w tym wyższym 32, czyli dwa razy więcej. No dobra, mów. Jeżeli chodzi z kolei o pamięć, to w modelu G40 mamy 64 albo 128 flesza, 4 albo 6 giga RAM-u. W modelu tym wyższym 128 flesza i 6 giga RAM-u. Na razie nie słychać o innych wersjach. Tak, no ja dodam, że oba oczywiście modele mają wspomnianą wcześniej powłokę hydrofobową, mają gniazdka mini jack, mają miejsce na karty microSD i mają funkcję makro dostępną w aparacie szerokokątnym. I to też chciałem pochwalić, bo nie pchali na siłę dwójeczki do makro i wmawiali nam, że to jest aparat do makro, tylko zrobili coś rozsądnego po prostu, kiedy aparat szerokokątny wykrywa, że chcemy zrobić makro, no to przechodzi w tryb makro, albo musimy ten tryb ręcznie włączyć. Prawdę mówiąc, nie wiem, bo jeszcze nie miałem telefonu w ręku. W każdym razie aparat do makro to jest aparat szerokokątny i bardzo dobrze. Natomiast jeszcze ceny. Słuchajcie, nie mam polskich cen, bo polski oddział jeszcze tych modeli nie ogłosił. Natomiast przeliczyłem ceny z indyjskich rupii, bo to w Indiach te modele się pokazały. No i moi drodzy, G60, czyli ten mocniejszy model, kosztuje trochę ponad 900 zł, czyli jest szansa, że u nas by było jakieś 1200, myślę. Natomiast G40 Fusion, czyli ten model słabszy, co ciekawe, bo właśnie tutaj jeszcze wtrącę na temat pamięci, co chciałem tam powiedzieć. W każdym razie w Indiach są dostępne dwa warianty pamięci w G40 Fusion. 4 plus 64, czyli ten, co powiedział Jacek i który prawdopodobnie trafi do nas, żeby te modele jakoś zróżnicować, ale jest też 6 plus 128, czyli tak jak ma ten model wyższy, Moto G60. No, ale to w G40 ja mówiłem, że są dwa warianty. A, mówiłeś, to przepraszam. Mówiłem. Dobra, wybacz, to umknęło. 60 jest tylko jeden wariant, tak. 40 ma dwa warianty. Tak, dobra, to przepraszam, umknęło mi to, że mówiłeś o dwóch wariantach. W każdym razie ceny w rupiach to są 710 albo 810 zł, czyli jest cień szansy, że ten telefon, gdyby wkroczył do nas na rynek w tym słabszym tierze pamięci, by kosztował poniżej 1000. Nie wiem. Dla mnie tak G40 to w ogóle według mnie nie powinni. No, to ich sprawa, ale nie ma sensu jej wprowadzać na rynek. Ja bym po prostu puścił tą G60, bo ona jest, wydaje mi się, ta cena, o ile oczywiście zostanie zachowana, jest niezła w stosunku do tego, co ten telefon oferujesz, bym to tak zostawił. A ta G40 już tak trochę na siłę wydaje mi się jest, bo nawet jak weźmiemy to 6 plus 128, to mamy telefon po prostu ze słabszymi aparatami tak naprawdę i to jest cała różnica. Nie wiem, po co tak mnożyć modele. Dla mnie to najwyraźniej mają jakieś powody możliwe, że rynek indyjski kieruje się innymi prawami po prostu. Oczywiście. Chociaż w zasadzie tego typu ruchy producenci robią chyba na każdym rynku. Tak, ale w Indiach ja to rozumiem. W Indiach ja to rozumiem. Ja mówię o polskim rynku, wiesz?
Ale zdaje mi się, że u nas się dzieje w bardzo podobny sposób, dlatego że producenci starają się wychwycić ten moment, kiedy konsument jest w stanie już sobie pozwolić na telefon, jest w stanie go kupić. Czasem te różnice w cenach są nieduże, różnice w specyfikacji wydają się duże, ale na przykład G20, o której mówiliśmy wcześniej, ma co prawda aparat 48-megapikselowy, ale to jest ten aparat, to jest ta matryca Samsunga, która domyślnie, zgodnie z oprogramowaniem, robi zdjęcia 12 megapikseli i ona w zasadzie tutaj producent tego nie ukrywa, mówiąc, że domyślnie te zdjęcia są na 12 ustawione. Tutaj jest troszeczkę podobnie, to nie są jakieś genialne matryce, natomiast ta 108 robi wrażenie przede wszystkim cyferkami, tak, że ojej, jaka duża matryca. To jest troszeczkę tak, że ja bym powiedział z kolei odwrotnie. Po co kupować G60, jeżeli można kupić taniej G40? Przy czym, no mówię, ja mówię tutaj, stawiając się jakby w roli adwokata diabła, że klient może stwierdzić, ojej, ta stuwa już mi robi, tak? Czy to jest, nie wiem, czy to jest 1000 rupii, czy to jest stuwa u nas, czy to jest, nie wiem, $20 na przykład w Stanach. Są konsumenci, którzy po prostu no, liczą się z każdym groszem i kupując zwracają na to uwagę. Jest również tak, że te słabsze modele, zwróć uwagę, również u nas zdarza się, że trafiają do operatora, bo operator jest w stanie je zaoferować jakiejś atrakcyjnej ofercie. Tak. Stąd ta dywersyfikacja, podział na modele po prostu w każdej możliwej części segmentu rynku, żeby każdy mógł kupić, żeby jak najwięcej zarobić. Wiesz co, ty możesz mieć rację. Może być tak, że właśnie jeden ten G40 jest dla operatorów, a 60 na wolny rynek. No to jest, powiem ci, całkiem niegłupia teoria. Prawdopodobnie sobie o tym nie pomyślałem. No faktycznie. Powiem ci szczerze, że jeżeli chodzi o Indie z kolei, to ja nie mam pojęcia, jak tam wygląda rynek operatorski. O ile w kilku krajach, w Japonii, w Stanach, to są rynki, na których królują oferty operatorskie, o tyle w Indiach. Znaczy ja się spotkałem z indyjskimi operatorami i owszem, ale wydaje mi się, że tam się chyba głównie na wolnym rynku kupuje telefony, a albo u operatora telefony do rozmawiania, czyli nie smartfony, a takie właśnie do rozmawiania. Wiesz co, z tego co ja widzę, tak jak obserwuję, to tam raczej dominują prepaidy, czyli no właśnie. Może być tak, że to jest głównie wolny rynek lub też telefony sprzedawane przez operatorów, ale w normalnych cenach. No u nas też takie było, że mogę sobie kupić jakąś tam, prawda, nie wiem, Motorola D160 z kartą. I kupowałeś komplet, ale za tą Motorola w zasadzie płaciłeś tyle, ile ona normalnie kosztowała, bez żadnych tam upustów. Oczywiście nie wiążąc się z żadnym abonamentem, pewnie wynika to też, no dobra, bardzo daleko idąca teoria, ale wynika to, wydaje mi się, też trochę pewnie ze specyfiki rynku pracy w Indiach, gdzie też być może, bo mówię, nie wiem tego, bo nie sprawdzałem, nie interesowało mnie to jakoś szczególnie, być może jest tak, że sporo ludzi pracuje albo na lewo, albo na jakichś właśnie śmieciówkach, I po prostu zwyczajnie abonamentu by nie dostali, tak jak pewnie u nas kiedyś było. Tak mi się wydaje. Nie mówię, że tak jest na pewno w Indiach, ale spore prawdopodobieństwo, że tak jest, no bo, no umówmy się tak, to jest też kraj rozwijający się. Chcielibyśmy, żeby te telefony były jak najbardziej zróżnicowane, żeby one się różniły nie tylko szczegółami, ale żeby to były różnice w designie, żeby były inaczej projektowane, żeby wróciły stare, złote czasy, kiedy Nokia produkowała telefony, nie wiem, niemalże na rękę, na szyję, gdzie Siemens też robił rzeczy takie, które nie wyglądały jak telefony. Chcielibyśmy, ale te czasy też raczej, przynajmniej w obecnym miejscu, gdzie jesteśmy technologicznie, raczej nie wrócą. Jacek. Dlatego musimy się pogodzić z recyklingiem i taki recykling mamy w przypadku serii Q30 Realme. No ponieważ właśnie. To są telefony, które już były. Nie w tej formie. Jacek, nie mogę, po prostu nie mogę. Powiedziałeś, żeby wróciły czasy, kiedy telefony się różniły, a ja w tym momencie patrzę na nowości Realme z tego tygodnia i po prostu nie mogę przestać się chichotać. Po prostu no nie mogę. No, tak jak powiedziałeś, recykling pełną gębą. No, tak, z tym, że no, mówię to... Nie wyrabiam z tą firmą, nie wyrabiam, no. To znaczy, ale to nie jest tylko ta firma. To nie jest... tylko, bo zaraz opowiem jeszcze jednej, która zrobiła takie, że aż głowa boli.
To jest całe BBK, którego nie widać na zewnątrz, a które po prostu telefony przeciąga przez wszystkie możliwe kraje, przez wszystkie możliwe linie produkcyjne. One się nazywają inaczej. Czasem mają zmieniony procesor, czasem inne pamięci, czasem inną baterię. Tak. I te same obudowy na przykład. Wiesz co, ale Jacek, bo to też wynika z tego, że mają do dyspozycji tak naprawdę te same platformy już gotowe i te same klocki, tylko te klocki wymieniają. Tu damy inną baterię, tu damy inny aparat, cyk, jest nowy model. Producent robi to, o czym sobie kiedyś marzyli użytkownicy. Były nawet takie projekty na Kickstarterze, telefony z klocków budowane, nie wiem, czy pamiętacie, były. Gdzie można było sobie kamerę na przykład wymienić. Nie wyszło. Samemu. Nawet Motorola niestety nie wyszło, nad czym bardzo ubolewam, bo te moduły były świetne. Ale wracając do Realme, no można oczywiście pogadać o specyfikacjach telefonów. Jacek, zaraz wam opowiem, mnie zastanawia tylko jedno. I tak chciałem rzucić taki temat hasłowy do dyskusji. Ten napis na tyłach telefonów Realme, Dare to Live. Serio? Obejrzyjcie te telefony na zdjęciach i powiedzcie, czy wam to się podoba, czy nie, bo no mnie to się podobało raz. Jeden model z takim napisem, czemu nie, jak ktoś chce i komuś się podoba, czy jedna z wersji kolorystycznych. Okej, okay, może być. Ale kurczę, w tej chwili daję tu już praktycznie na każdy model, bo tak przeglądam zdjęcia modeli z tego tygodnia. Każdy jeden, no dobra, mamy jedną nowość, obudowa świecąca w ciemności. Super, ale też znowu z tym napisem. No co ich, nie wiem, napadło. A widziałem w internecie sondaże. No, ogromna większość użytkowników myśli niestety tak jak ja, czyli nie, po prostu nie. Nie wiem, kto im to wymyślił, ale... Mają nawiedzonego marketingowca jakiegoś, który stwierdził, że to jest darmowa reklama na miliardzie produktów, w związku z tym to będzie, każdy będzie to hasło drogie znał, Realme. Każdy będzie kojarzył je z marką. No tak, drogie Realme, nie idźcie tą drogą. Znaczy, to byś musiał z Chińczykami, podejrzewam, po rozmowie. Ja nie wiem, jak to będzie po chińsku. To nie wiem, jak to będzie po chińsku, ale zaraz możemy sprawdzić. To wiesz co, może opowieść o tego tygodniowych Realme zaczniemy tak szybciutko od krótkiego komunikatu prasowego pod tytułem Realme 8 jest dostępny w Polsce. Kosztuje 899 albo 999 zł odpowiednio za wersję 464, 6 plus 128. Koniec komunikatu, bośmy o nim już gadali nieraz. A teraz... Ale to mówisz o Realme 4G, zdaje się, tak? Realme 8, po prostu. No to w takim razie zostawmy na razie serię Q i opowiedzmy o Realme 8 5G, który się pojawił również w tym tygodniu poza serią. Mhm. I jest konstrukcją opartą na Dimensity 700. Z wyświetlaczem 6,5-calowym standard, Full HD z plusem standard w zasadzie, z pamięciami 64 albo 128 flasha, 4 albo 6 giga RAMu, też standard, 48 2 plus 2 z tyłu, 16 z przodu kamerka, minimalistycznie bardzo i pokazał się na Tajlandii na razie, ale już jest zapowiedziany również w Indiach i nawet chyba ceny indyjskie widziałem. Oczywiście, że tak, już wam mówię, moi drodzy. Ceny w Indiach, zależnie od pojemności RAMu, bo może mieć albo 4, albo 8, wynoszą równowartość 760... A daj 4 albo 6 chyba. Dobra, to jeszcze się upewnijmy. Chyba, że jakaś dodatkowa wersja wyszła. Ja sprawdzę w tej sekundzie, jak to wygląda w Indiach. W każdym razie ceny 760-860 zł, czyli 1000-1100 zł mniej więcej. I ja już wam sprawdzam, jak to jest z tymi pamięciami, żebyśmy tutaj was nie wprowadzili przypadkiem, broń Boże, w błąd. Dodam jeszcze i uczulam was na to, że ten Realme 8 5G to nie ma nic wspólnego z Realme 8, który jest u nas dostępny. Nie, nic. To są dwa zupełnie inne telefony. No i po prostu uważajcie, gdybyście zamawiali go skądinąd, no bo możecie się, że tak powiem, pomylić, myśląc, że kupujecie 5G. Znaczy z tego, co widzę, to on na pewno w sieciach 4G będzie u nas pracował bez problemu, bo ma wszystko łącznie z 800 MHz. I z tego, co widzę, to ma na tyle pełno w 5G, że w zasadzie też powinien, upewnijcie się, co prawda, tak jak Adam mówi, ale z tej specyfikacji tajlandzkiej wynika, że to jest model, który powinien nas działać. Upewniłem się co do pamięci. Otóż indyjski, że tak powiem, oddział Realme oferuje do zakupu
dwie wersje kolorystyczne i dwie wersje pamięciowe, 428, 828. I pamiętajcie też o tym, że to, co jest w Indiach, niekoniecznie musi być identyczne z tym, co wejdzie do nas do sprzedaży, bo Realme już nieraz pokazał, że telefon mimo tej samej nazwy różni się pomiędzy wariantem europejskim a wariantem indyjskim. Także jeżeli chcecie kupić 8 z 5G, to poczekajcie po prostu, aż polskie Realme ją wprowadzi na rynek. Bo z tym indyjskim diabli wiedzą, jak będzie. W każdym razie... On ma łącznie 3 wersje RAM-u, bo to 6 giga deklarowało... 6 w Tajlandii. Deklarował oddział tajlandzki i 4, okay. Natomiast 8 rzeczywiście w Indiach musiała to umknąć mojej uwagi, niestety. Nie, jest. Jak wejdziesz na indyjskie Realme i pójdziesz do sklepu, to... Nie, ale mówię ci, żebyś miał potwierdzenie na papierze, nie? Nie łudź ojca dzieci robić, wybacz, sorry, ale to... Naprawdę. Ale pan dzisiaj zabawny. Natomiast wróćmy do serii Q i zacznijmy może od najmocniejszego w Q3 Pro, który z kolei oparli Chińczycy na Dimensity 1100 na mocnym procesorze. Jest to smartfon z Super AMOLEDem. Niecałe 6,5 cala, bo 6,43. Z Full HD z plusem oczywiście jak najbardziej, bateryjką niestety tylko 4500, spodziewałem się troszeczkę więcej, ale to jest i tak nie najgorzej. Jeżeli chodzi o pamięci 128 plus 256 flesza, 8 albo 12 aż giga pamięci RAM, zestaw aparatów na tył to jest 64 plus 8 do szerokiego kąta plus 2, naprzód 16 megapikseli, ładowanie 30-watowe, bardzo fajne, także tutaj należy ich pochwalić, że jest. No i wyświetlacz pracuje z częstotliwością 120 Hz. Mm-hmm. Tak, no jeszcze dodam Dolby Atmos mamy na pokładzie i moi drodzy, ceny przynajmniej w tej chwili dla wersji z 8 giga RAM-u i pamięciami wewnętrznymi 128-256, bo takie ceny tylko znalazłem, to przeliczając z juanów 1050-1170 zł, czyli powiedzmy, że byłby to smartfon, który u nas by się zmieścił poniżej 1500, myślę. I tutaj jest ta wersja żarówiasta, taka, o której mówił Adam. Żółto-seledynowa, która świeci w ciemności. Tak, rzeczywiście tak. Diabli wiedzą, jak będzie z dostępnością, no ale jest. No to w Chinach. Umówmy się, że to jest w Chinach. Jak znam życie, to do nas ta wersja nie dotrze i w ogóle Pro do nas nie dotrze. Dotrą do nas podstawki, czyli Q3 albo Q3 i 5G. No bo z 5G już, że tak powiem, rozprułem się tutaj w tej materii. Realme Q3... czyli model podstawowy dla tej serii, ma 6,5-calowy wyświetlacz Full HD, oczywiście z odświeżaniem 120 Hz. Procesor Snapdragon 750G i według moich informacji 6 lub 8 GB RAM, chyba że jeszcze Jacek jakieś warianty widziałeś. Nie, ja mam tak samo, 6,8, 128 flesza. Tak, 128, czyli jeden flash, akumulator trochę mocniejszy, bo 5000 mAh, ale ciągle z 30-watowym ładowaniem. Aparaty, no tak zwyczajnie, 16 z przodu, z tyłu 48, 2 do makro i szerokokątny 8. Chyba tyle. No o, z takich powiedzmy rzeczy ciekawszych, ma mini jacka i ma potrójny slot na karty, czyli dual SIM i micro SD bez żadnych kompromisów. Cena znowu z juanów licząc 760-815 zł, zależnie od wybranego RAM-u 6 albo 8, tak jak się rzekło. No i Q3i w zasadzie to jest dość podobny model, chociaż ma, że tak powiem, rdzeń zmieniony, bo ma wyświetlacz z odświeżaniem obniżonym do 90 Hz. Tak mówię obniżonym, ale to też nadal jest spoko, nie? Dimensity 700 w roli procesora i dochodzi jeszcze tier pamięci 4 plus 128. Bateria niezmiennie 5000, ale ładuje się już tylko 18-watowo. I stracił aparat szerokokątny, mamy tylko 48 i dwie dwójeczki, a z przodu 8 mega. Natomiast cena to 585 albo 640 parę złotych tego telefonu. Czyli taki model, powiedzmy, najbardziej budżetowy z tej serii. No tak, ten Realme to jest absolutna powtórka, powiem szczerze, już, bo jeżeli chodzi o poprzednie modele, to tam mieliśmy dosyć poważne zmiany
nie był to taki zupełny recykling, tak? Natomiast jeżeli chodzi o Q3 i to niestety jest kompletny recykling, też z modelu, który się niedawno pojawił, mianowicie V13 5G. No dokładnie. A jak już o recyklingu mówimy, to w Indiach jeszcze jeden telefon się pokazał i tym razem nie odwalił tego koncern BBK, tylko odwalił, no dobra, nie Xiaomi, przepraszam, odwaliło Poco. Poco sobie wypuściło model M2 Reloaded, czyli powrót popularnego modelu Poco M2, który teraz jest trochę tańszy, ale zrobili mu 4 giga RAM. A reszta jest taka sama jak w normalnym M2. Czyli mamy tą cenę i mniej RAM. To prawda, jest to w zasadzie identyczny model. Najwyraźniej to jakoś się musiał, albo się jakoś sprzedawało w tych Indiach, albo z jakiegoś innego rynku po prostu. Tak, no w każdym razie w przeliczeniu on kosztuje 605 zł na nasze, czyli to jest całkiem fajna propozycja. Natomiast nie, wydawało mi się zawsze, że jak się robi remake czegokolwiek, to się robi coś lepszego. Nie mówię o filmach. Oczywiście, mówię o produktach. Jeżeli, nie wiem, kupujemy samochód po lifcie, to z reguły ten po lifcie jest lepszy niż przedlift. No a tu M2 po lifcie jest słabszy. No dobra, no skoro jest w Indiach, więc dajmy mu święty spokój. A skoro tak dobrze nam idzie rozmowa o klonach i o recyklingu, to wspomnijmy w takim razie o premierze Oppo, które wypuściło smartfona A94 5G. Który tak naprawdę jest przemalowanym nieco Reno 5Z, o którym też wcześniej mówiliśmy. Ale powiedzmy, no bo opowiadaj. Nowy telefon w końcu, tak? Opowiadaj. AMOLEDowy wyświetlacz, rzecz atrakcyjna, 6,43 cala Full HD pracujący. Procesor Mediatek Dimensity 800U, 2,4 giga. Bateryjka 4300, szybko ładowana oczywiście WOC 4.0. Nie pamiętam, powiem szczerze, ile to, jaką mocą ona jest ładowana. Ja chyba mam zapisane, już ci zaraz powiem. 15 watów. 30 to jest. A skoro Adam przy poprzednim którymś modelu tak trochę z zawodem mówił, że tylko 30 watów. Słuchaj, mnie się zdaje, że to jest wartość w jakiś sposób optymalna dla żywotności baterii. Albo 22,5 W, albo 30 W ładuje stosunkowo szybko do takiej używalnego czasu używania smartfona. To znaczy chodzi mi o to, że dosyć szybko naładuje Wam na przykład, nie wiem, w 15 minut sprawi, że ten smartfon później popracuje dosyć szybko. Tak. Ale nawet cała bateria ładuje się w okolicy godziny. Czasem nawet trochę mniej, to w zależności od tego, jaki to jest układ. I zdaje mi się, że to wystarczy. To znaczy, ja się boję, powiem szczerze, tych ładowarek o wielkiej mocy, bo one z jednej strony są fajnie, ładują bardzo szybko, a z drugiej strony no nadal jakby nie ma żadnych sensownych badań opublikowanych na temat żywotności baterii, która jest ładowana takim prądem. Tak, ale wiesz co, każdy, że tak powiem, producent pracuje nad rozwiązaniem zapewniającym nazwijmy to dłuższą żywotność baterii. Mówisz jak przedstawiciel wielkiej korporacji. Każdy producent pracuje, żeby Wam było dobrze. Nie każdy. Każdy producent pracuje tak, żeby jemu było dobrze i żeby jak najwięcej kasy. Trochę tak. Tak, ale wiesz, no, to zależy od tego, jak rynek reaguje. Jak ci rynek reaguje dobrze na szybkie ładowanie, to masz szybkie ładowanie. Dobrze reaguje. Nagle okaże, że to szybkie ładowanie, znaczy gdyby się okazało, że szybkie ładowanie rozwala szybko baterię, to rynek by zareagował. Prawdopodobnie nie mamy czasu zauważyć, dlatego że średnia żywotność smartfona jest 2,5 roku. Dokładnie. Będzie po prostu najwyżej więcej elektrośmieci, bo będziemy częściej zmieniać telefony. Częściej. No inaczej. Nie będziemy trzymać telefonu 4 lata, tylko 2 lata. Ten telefon nie będzie szedł do recyklingu, do wnuka, synka, babci i tak dalej. Tylko po prostu będzie szedł do śmieci i tyle, bo bateria będzie już zaorana. Ale myślę, że te 2 lata to telefon nawet szybko ładujący się wytrzyma. No przyznaję, że mnie ostatnio, dobra powiem, nie będę reklamował, ale powiem, że Oppo mnie rozpuściło telefonem, który się ładuje w pół godziny. Ja teraz nie chcę innego i teraz się wkurzam, że położyłem telefon na ładowarkę i on się ładuje 2 godziny i jeszcze nie jest pełen. No do kitu, no tamten się ładował 15 minut, jak go tam podłączałem, miał tam 30-40% naładowania, podłączyłem, cyk, 15 minut przed wyjściem odpinam, patrzę, mam 90 tam parę procent, mówię, no spoko, no i tak się da żyć, nie?
Tak, kochani, wygląda uzależnienie. Pół godziny bez smartfona. Nie da rady pół godziny bez smartfona. Ruch do kieszeni, ruch ten. Chodzi o to, że ja sprawdzę status. O, piknęło. Jakieś powiadomienie przyszło. Tak wygląda. Popatrzcie tam, tak wygląda uzależnienie od smartfona. Nie, Jacek, ja po prostu jestem człowiekiem mało uporządkowanym i nie ma co ukrywać, czasem zapominam o naładowaniu. Adaś, człowiek uporządkowany ładuje wieczorem na przykład, podpina ładowarkę i rano ma naładowanie. No tak, a ja zapominam wieczorem i rano się budzę i się zastanawiam, czemu budzik nie zadzwonił. No nie zadzwonił, bo telefon pusty, a w drugim budzika nie ustawił. Słuchaj, albo ochrona Matki Ziemi, albo skleroza, no albo jedno, albo drugie, dwóch na raz nie da rady. No, sklerozy nie wyleczę, no więc dlatego... Wróćmy do tego A94. Jeden tier pamięci 128 plus 8, zestaw aparatów 48822 z tyłu, szerokokątna jest 8 i 16 z przodu. Także od... No i cena od, jest. No wiesz co, ja ceny nie mam, jeżeli chcesz... No to ja. 360 euro, czyli 1630 zł i teraz dopiero można ten telefon no, oceniać. Tak? No, znaczy... No właśnie, no, może być. Tyle. I to nie jest jedyna rzecz, którą Oppo zaproponowało w mijającym tygodniu, dlatego że jest jeszcze jeden model i to jest model troszeczkę mniej klonowany, to znaczy ja nie znalazłem, powiem szczerze, odpowiednika takiego prostego, z którego ten model powstał, czyli Oppo K9 5G. I to jest również konstrukcja oparta na AMOLEDowym wyświetlaczu, tym razem na procesorze Snapdragona 768G, także od razu też widać i z nazwy widać, że obsługuje 5G. Też z szybkim ładowaniem, z baterijką 4300, a o AMOLEDzie wspominałem, 643 Full HD oczywiście, z pamięciami 128 albo 256 flasha, 6 albo 8 RAM. I tutaj jest troszkę mocniejszy zestaw aparatów, bo z tyłu mamy 64 plus 8, plus 2, natomiast z przodu są 32 megapiksele matrycy. I ładowanie 65-watowe, także wysoce imponujące, powinno się też ładować poniżej godziny. Nie, to już ci od razu mogę powiedzieć, że to jest 65, to jest to samo co w Reno 5. Wiem, ale wiesz co, to w zależności układu, tak, może ale... być 40 minut na przykład, 45. Właśnie tu kurczę nie podali jeszcze, przynajmniej ja nie zauważyłem pojemności baterii, nie? Dokładnej. Znaczy jest 4300. No mniej więcej będzie podobnie, no to mogę wam powiedzieć, że w granicach maksymalnie 40 minut, no to możecie być pewni. Producent na pewno to ogłosi, jak będzie premiera, bo premiera w ogóle, moi drodzy, jest zapowiedziana na 6 maja. Tak. Jak nawiasem mówiąc, ja go nazwałem gamingowym, jak zobaczyłem pierwszy render, bo tak mi jakoś zaleciało gamingiem, nie wiem dlaczego, bo w ogóle na tyle nie jest napisane K9, tylko jest napisane 09K. Gamingowy to idzie Redmi K40 a to Gaming tak, Edition, nie, tak, Gamers tak. Edition. Zgadza się to, ale to ja nie mówię o takim gamingowym, stricte gamingowym, jak nie wiem, Red Magiki czy Rockfony. Natomiast takie, teraz jest taka moda na takie prawie gamingowe, tak jak na przykład Vivo IQ. One też nie do końca są gamingowe, ale producent je gamingowymi nazywa. No i faktycznie, tak jak Jacek mówi, taki też będzie nowy Redmi, ale o nim też chyba pogadamy, jak się już pokaże, bo kiedy on ma się pokazać, 27 kwietnia. Widzisz, to dlatego nie pamiętałem, taka dziewiątka rzeczywiście nie ma jeszcze pełnej specyfikacji, ja się zdziwiłem, że nie mam częstotliwości odświeżania wyświetlacza. Ona wjechała po prostu do sklepu, nie wiem dlaczego. Oppo rzuciło teaser zwiastun u siebie w serwisie Weibo. A, już widzę, skąd mam specyfikację. Specyfikację mam od Chińczyków, także... Ale to jest wiarygodna specyfikacja. Tak, nie. To, co Jacek podaje w katalogu, jak najbardziej jest wiarygodne, bo sklep też to podaje. Są oficjalne rendery tego telefonu, także w zasadzie wiadomo już wszystko, poza tym, że jeszcze producent doprecyzuje szczegóły. No jak tak zaczęliśmy o tym Redmi gadać, to wiesz co, myślę, że o nim poopowiadamy, jak będzie, bo na razie to są ploty o Dimensity 1000. Też mi się tak zdaje. Też mi się tak zdaje. 24 Hz, ładowanie już podali, widzicie, bo to już producent w teaserze podał. 5000 bateria i 67-watowe ładowanie. O, to jest już na stówę, no i klawiszki gamingowe oczywiście i suwaczek do włączenia trybu gamingowego. To tego możecie być pewni, bo to już jest pokazane.
przez producenta. Z tym, że żeby się nie pomieszało, Adaś mówi o Redmi w tej chwili. Tak, mówię o Redmi K40 Gaming Edition, tudzież Gaming, tudzież dowiemy się, jaką będzie miał nazwę, jak wejdzie na rynek. I dodatkowe klawisze ma mieć chowane, aparat fotograficzny potrójny z taką dosyć ciekawą podświetlaną rameczką i takim ciekawym fleszem obok. No tyle. No. Design jest niebrzydki, tam jest tylna obudowa, rzeczywiście popracowali nad nim. Dzisiaj widziałem, że Hindusi pokazują, że jest biała i czarna wersja, bo się pojawiły rzeczywiście zdjęcia reklamowe takie lifestyle'owe tego telefonu, czyli jakiś znany model trzyma ten telefon, tak? Takie zdjęcie się pojawia. Tak, dokładnie. Mamy zbliżenia podlinkowanym artykule, możecie sobie o nim poczytać. Jedźmy dalej, bo jeszcze słuchajcie, jeszcze mamy do wspomnienia Samsunga Galaxy M12, który się pojawia w Europie. Tak, rzeczywiście, ale my kurczę, myśmy o nim mówili, on się tak pojawił rzeczywiście w tym tygodniu tak bardziej oficjalnie, ale myśmy gadali. W każdym razie Exynos 850, 4 giga RAMu, 64 albo 128 flesza, bateria 5000, 6,5 calowy wyświetlacz z odświeżeniem 90 Hz, ale no oczywiście niestety nie AMOLEDowy. Głośnik jest Dolby Atmos, aparat 48, do tego piątka szerokokątna, do tego dwie dwójeczki obowiązkowe muszą być. No i cóż, czynnik linii papilarnych na boku. W Polsce ten telefon będzie dostępny na przełomie kwietnia i maja. Oczywiście ceny nie podał, no jak to Samsung ma w zwyczaju. Honor zainaugurował swoją samodzielną obecność na rynku po raz kolejny smartfonem Play 5T Active. Nic specjalnego niestety. Ja myślałem, że jednak walną czymś mocniejszym nieco na początek. Natomiast tutaj mamy rzecz, która ma sympatyczną baterię 5000 mAh. Mediatek Helio P35 nie jest moim pierwszym wyborem, gdybym w tej chwili kupował smartfona. Jest IPS-owy wyświetlaczek 6,6 cala, pracujący w HD z plusem niestety tylko. Pamięć 128 plus 6, 1 tier u Chińczyków w tej chwili tylko znalazłem. Nie wiem, czy coś więcej. Jest obsługa kart pamięci, ale nano memory. Aparaty fotograficzne 13 plus 5 plus 2 z tyłu, przepraszam, dwie dwójki. 13 plus 5 i dwie dwójki z tyłu, ósemka z przodu. No i cóż, 22,5W ładowania. Także tutaj przyjazne dla środowiska nieco bardziej ładowanie. Może ekolodzy bardziej by pragnęli mieć takiego. Też nie, ekolog to powinien z tamtamem jeździć, a nie... Ekolog to nie będzie, ekolog będzie miał te dwa kubeczki i sznurek. No, tak, ale wiesz co, tamy dalej niosą, bo tutaj sznurek bym musiał długi wozić. Ale... Nie kpię, broń Boże, z ekologów, po prostu mówię. Ekolog nie powinien mieć smartfona w ogóle. Ktoś, kto dba o środowisko, powinien się porozumiewać w inny sposób z innymi ludźmi. Tak, ja już znam takich antysamochodowych aktywistów, którzy sami jeżdżą, kurde, klasykami, no, z których się leje olej na ulicę, ale to szczegół. Także wiesz. Ale to takie... Pijmy z ekologów, ile wlezie, niech się opamiętają trochę. Zwróćcie uwagę, większość ideologii ma tak, że ideolodzy, i tutaj nie mówię koniecznie o ekologach, o antysamochodziarzach, czy takim, nie. Większość ideologii ma tak, że ludzie mają na gębie ideały po prostu, natomiast postępują zupełnie inaczej. Ja myślę, że jak... Po której stronie sceny politycznej byście nie byli, jakiego byście nie mieli światopoglądu, to jesteście w stanie znaleźć też po wszystkich stronach na całym świecie ludzi, którzy na gębie mają ideały, a postępują zupełnie inaczej. No prawda, no kurde, widzisz, no ja też jestem samochodziarzem, a czasem jeżdżę rowerem, a co gorsza, jeszcze bardzo dużo chodzę pieszo. O ja pierdziałem. No właśnie, najlepszy przykład. Już nie mówię o innym. I wszystko jest dobrze, bo takich ludzi łatwo można, słuchaj, wychwycić. To, że coś się robi, a coś się robi inaczej, to jest normalne. Ludzie... Ja to nazywam hipokryzją, ale... Po to są rzeczy, żeby z rzeczy korzystać. Po to są ideologie, żeby nie wolić ludzi głównie tak naprawdę. Chyba, że się na nie godzimy po prostu w pełni świadomie, no to wtedy po prostu stajemy się wyznawcą ideologii. W każdym razie... Do momentu, kiedy nie zabijemy rozumu, wszystko jest okej. Jak zabijamy rozum,
rzeczy przestają funkcjonować tak, jak powinny. I we wszystkim trzeba mieć zdrowy umiar i nie dawajcie, apeluję do Was, nie dawajcie sobie wmówić, że producent zabiera ładowarki z zestawu, żeby było ekologicznie. Nie, to na pewno. Nie będzie ekologicznie, bo on Wam i tak sprzeda tą ładowarkę i tak Wam ją dostarczy w kolejnym plastikowym opakowaniu, kolejnym kontenerem płynącym kolejnym statkiem z Chin albo lecącym samolotem z Chin. Także sorry, nie? A tak zrobiła ostatnio Nokia, która napisała na swojej stronie, że do X-a nie będzie dodawać ładowarki, a pudełko jest kompostowalne. Kompostowalne pudełko jak najbardziej pochwalam, bo większość z nas i takie wyrzuci. Ale ładowarki, kurczę, nie po to robią producenci coraz szybsze ładowanie, żebyśmy cały czas ładowali, kurczę, 10-letnią ładowarką 5-watową, nie? Prędzej czy później i tak będziemy musieli kupić szybszą. Gdyby świat chciał, psują ładowareczki. No. Gdyby świat chciał być rzeczywiście ekologiczny, to żadna wymiana piec na paneli słonecznych nie pomoże. Nie pomoże, bo żeby ten panel wyprodukować, musi działać albo elektrownia jądrowa, no, albo musi działać elektrownia węglowa, albo dowolna inna. O nie. Każdy wiatrak. Nie ja będę tak, mówił, bo to nie ma. Tutaj przyjdą ekolodzy i nas zjedzą, bo zaraz powiemy, że samochody elektryczne też tak nie do końca, bo baterie trzeba najpierw wyprodukować, a potem zutylizować. Ostatnio coraz częściej, słuchaj, pojawiają się w przestrzeni tej internetowej takie stacje ładowania elektryczne z agregatami diesla obok postawionymi. A właśnie, a widziałeś, kurde, teraz dostawczaka elektrycznego z przyczepką? Przyczepce dodatkowe akumulatory. Jakiś to jest nonsens. Robimy samochód cięższym, żeby był ekologiczny. A ja bym poszedł w drugą stronę. Zostawił ten silnik benzynowy, nie diesla nawet, w tym dostawczaku. Władował do niego podtlenek cebuli, czyli gaz LPG i do tego popracował nad odchudzeniem karoserii i optymalizacją logistyki, transportu. Ale może ja jestem jakiś dziwny. Wiesz co, w jakąś wydaje mi się trochę bardziej sensowną stronę idą Japończycy. Nie wiem, czy wiecie, że Japończycy w tej chwili głównie bazują w rozwoju technologicznym, jeżeli chodzi o przemysł samochodowy, na wodorze. Ja co prawda, powiem szczerze, nie zagłębiałem się aż tak w technologię, żeby być pewnym, że ona jest dla środowiska bardziej przyjazna niż na przykład technologie elektryczne. Natomiast wydaje się, że powinna być, bo tutaj jest kwestia emisji. I tutaj jest kwestia tego, że to jest czyste paliwo. Silnik i tak się wyprodukuje. Czym by nie miał być napędzany? Tak. Natomiast to paliwo wydaje się po prostu czyste. Kwestia kosztu wyprodukowania paliwa z kolei, tak? No, z wodorem jest jeden problem, ale nie tyle wyprodukowania, co przechowywania go w tym samochodzie, tworzenia go. No. Znaczy ja podejrzewam, że dojdziemy do takiego momentu, ale kiedy ten wodór będzie na bieżąco robiony, po prostu w momencie, kiedy samochód jedzie na bieżąco produkowany, w takiej prędkości, tym pracują, żeby jest prawdziwa przyszłość, a nie samochód z wielkimi bateriami litowo-jonowymi, który i tak za Chiny Ludowe do Szczecina nie dojedzie, bo ja go rozładuję w połowę. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest inaczej, ja poproszę o taki samochód, zrobię test, poświęcę dobę na to i udowodnię, że z Łodzi do Szczecina takim samochodem nie da się dojechać. Ale jeszcze jest problem z utylizacją tych ognisk. Zatruje środowisko, obawiam się, znacznie bardziej niż jakakolwiek emisja, nie wiem, diesla nawet. No. Oczywiście, diesel zostawia przez całą swoją eksploatację mniejszy ślad niż samochód elektryczny, biorąc pod uwagę produkcję i utylizację baterii, ale oczywiście to jest niewygodne i za moment powiedzą, bo już mi jeden kolega w tym tygodniu napisał, serdecznie pozdrawiam Norbi, że a jeszcze zaraz powiesz, że ziemia jest płaska. Tak, kurde, ziemia jest płaska, jedziemy do Szczecina? Zapraszam. No i tyle. Znaczy ja tam z tą ziemią to bym uważał, bo to zależy od punktu widzenia. Ale teraz ktoś, kto krytykuje samochód elektryczny, to jest płaskoziemcem. Ja się tak wkurzyłem. Tak, ale wiesz co, to jest sprowadzenie do ad absurdum, które dawniej było, później to się nazywało, prawem, jak się nazywa to prawo, co prędzej, czy później ktoś kogoś hitlerowcem nazywa, zapomniałem internetowo. Ale to jest autentycznie sprowadzenie ad absurdum, dlatego że pewne rzeczy nie są. No, dawniej mówili, że muszą kontrolować internet ze względu na pedofilii. Sorry, ja nie jestem pedofilem. Dlaczego macie mnie kontrolować? Przepraszam bardzo. Albo w przypadku innych rzeczy mówi się, że jeżeli ktoś nie chce brać teraz szczepionki, no to jest antyszczepionkowcem. No nie, można być zaszczepiony, można mieć zaszczepione dzieci.
i jednocześnie nie chcieć wziąć tej szczepionki, dlatego że można ją uważać za, nie wiem, za w jakiś sposób nieprzebadaną wystarczająco. No zdarza się. No, nawet w Telewizji Polskiej ostatnio było. Ale wracając do tematu. Jeżeli chodzi o tego honora, to nie jest, kurczę, coś, czego ja bym się spodziewał. No może oni chcieli, nie wiem, niezbyt, nie zaczynali z wysokiego C na przykład, tak, żeby nie było. Zwróć, Jacek, uwagę, że po pierwsze primo, ta premiera to była w Chinach, po drugie w ogóle w zasadzie oni nie robili jakiejś konferencji, zajawek, nie wrzucali teaserów, nie, pyk, on po prostu wjechał na stronę. Wydaje mi się, że tak naprawdę na honora doczekamy się flagowego honora, a ten tutaj to jest jakiś jeszcze recykling, nie wiem, z klamotów, które zostały po związku z Huawei'em jeszcze, kiedy honor był Huawei'em. No więc tak, jest jeszcze jedna rzecz smutna, słuchaj, w tym wszystkim, która dzisiaj wyszła i rzeczywiście mnie zasmuciła, pomimo tego, że Chińczycy się jakoś nie afiszowali z tym, że chodziły słuchy, że mają wyjść dwa modele, które do tej pory były w wersji 5G, w wersji 4G. Huawei dzisiaj, słuchajcie, pokazał Mate 40 Pro i tego składaka Mate X2 w wersji 4G oba. One mają identyczne specyfikacje. Tam jest ten sam procesor, no chyba, że Chińczycy zrobili błąd na stronie. Ale tutaj nie widać, na czym tak naprawdę można było zaoszczędzić przy tych dwóch konstrukcjach. Nie rozumiem takiego postępowania, to znaczy nie rozumiem wypuszczenia najpierw smartfona 5G, długo, długo nic, a później wersji 4G tych samych smartfonów. To są smartfony flagowe. Wróćmy do tego, co... Nie, no ale to ma sens, słuchaj, wróćmy do tego, co powiedziałeś wcześniej. Może to są smartfony dla operatorów na konkretne zamówienie i tam się musiała jakoś cena zgodzić. Adaś, wszystko jest okej, tylko tutaj nie ma różnicy sprzętowej. No kurczę, nie ma różnicy sprzętowej. Może operator, wiesz, który nie ma w ofercie 5G, no nie wiem, strzelam po prostu w ciemno, bo ja też nie widzę sensu takiego posunięcia, bo gdyby to był inny procesor, no to tak, prawda? Chyba, że tak jak mówisz, pomylili się i z rozpędu dali kopiuj C, kopiuj V i już, nie? Ja przed momentem dodawałem te dwie wersje i nie znalazłem jeszcze cen, w związku z tym nie wiem, jakie będą ceny. Muszą być tańsze, no bo jakie? Tak się spodziewam, że muszą być tańsze, ale tutaj kurczę nie ma. No, starałem się znaleźć, gdzie jakieś tam drobniutkie rzeczy, ale starałem się znaleźć, nie ma. To jest ten sam sprzęt, jest nawet chyba więcej wersji pamięci, może doszły po drodze, a ja nie zauważyłem, w Mate 40. Tutaj kurczę, nie ma różnic. Te same interfejsy, te same możliwości, te same wyświetlacze, te same zestawy aparatów fotograficznych bardzo mocnych. Ale kurczę, czemu? No czemu? Czemu wersja 4G po wersji 5G tak długo i czemu bez różnicy sprzętowej? Bo gdyby była różnica sprzętowa, to ja rozumiem. Niższa cena rzeczywiście, tak jak mówisz, ale tutaj kurczę nie ma. No nie ma. Obawiam się, że się nie dowiesz, wiesz. I to dzisiaj pod lupą obie te specyfikacje oglądałem i nie znalazłem po prostu różnic. Poza tym, że tamte są 5G, a te są 4G. Ki diabeł. Nie wiem. Myślę, że można dać na razie Huawei'owi spokój, niech sobie przetrwają jakoś zawirowania. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Ruchy mogą po prostu następować. I mówię, według mnie się nie dowiemy, dlaczego robią tak, a nie inaczej. Ja się trochę przyglądam temu, co Huawei robi w tej chwili, bo oni robić mogą niestety niewiele, no ale starają się. W Chinach na przykład wypuścili, znaczy to nie jest to auto Huawei'a, to jest samochód, w którym są jakby rzeczy od Huawei'a prawdopodobnie. No tak. Jest osobna marka, oni przysłali nawet informację prasową, samochód. Zdziwiłem się. Huawei sobie zacznie produkować? No a dlaczego nie? Kto im zabroni? No w zasadzie nikt im nie zabroni. Skoro Samsung buduje okręty i wieżowce, dlaczego niby nie? Tak, dalekowschodnie firmy mają to do siebie, że rzeczywiście są w stanie w miarę szybko zająć się inną branżą i tę branżę opanować. Głównie ja tutaj mówię o Japończykach, którzy mają ogromne doświadczenie w tym, ale Chińczycy też rzeczywiście mają. Koreańczycy oczywiście. Nie, to jest zupełnie inna mentalność, inny świat i inne rynki. To w ogóle nie ma co porównywać niestety z naszym. Dobra, lecimy. O, słońce u mnie wyszło, słuchaj, w międzytrakcie. Ciebie jest cały czas, widzę. U mnie jest
No jest, za moment nie będzie, bo się chmur coraz więcej robi. Niestety. A, to pewnie te ode mnie poszły. To przejdą niedługo. Chyba, że jeszcze coś masz, bo jeżeli coś nie, masz... Nie, wiesz co, ja myślę, że to, co mam, to zostawimy na przyszły tydzień, bo to są premiery na przyszły tydzień i nie ma co wałkować tego po dwa razy. Tak, w przyszłym tygodniu się rzeczywiście kolejne premiery zapowiadają. No, tak będzie. Trzymajcie się ciepło. Bądźcie z nami. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu. Dzięki, że wpadliście jak zwykle. Fajnie, że z nami jesteście. Fajnie, że nas słuchacie, macie do nas cierpliwość. Zapraszamy za tydzień, bo jest spora szansa, że będziemy. To jeszcze nie jest weekend majowy, prawda? Czekaj. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jest 30 jest. No, czyli akurat będziemy. Nie, o Jezu, jaki weekend majowy? Nie ma w tym tygodniu, w tym roku nie ma weekendu majowego. Jest jakaś popierdółka, nie weekend majowy. Nie. No tak, jest... Nie, ja się tak nie bawię. Ja chcę długi weekend. Znaczy wiesz co, ale bo ja może powiem, bo może ty jesteś świadomy, może jesteś nieświadomy, sobotę to sobie można odebrać. No i co z tego? No nic, no zawsze jest jeden dzień dodatkowy, można sobie wziąć, nie wiem, piątek albo poniedziałek. Ach, końcu, ja sobie jest... takie dni zostawiam na wypadek, jakbym musiał gdzieś na CITO wyskoczyć, no. Albo coś wypadnie. Remont, rura pęknie, coś tam takiego. Trzymajcie się ciepło, zapraszamy na przyszły tydzień. Cześć. Cześć.